Dziku, wielka akcja. Co to się wydarzyło w ogóle? Ale co się wydarzyło? No przyjechałem na konferencję FMMA, nie? No, no rozumiem, ale mówię o walce, wiesz. O walce? Ale gdzie FMMA? No. No nie, no wydarzyło się co, no. Będzie niespodzianka na, oczywiście na punchdownie, no bo Kasiusz po prostu ze względów kontraktowych nie mógł wystąpić na gali. No. No i wiadomo, jesteśmy ekipą, my wszyscy musimy się razem wspierać. Wiadomo, że z Lubą też się znam, już bardzo długo się znamy. Ale też wiadomo, że no, zadzwonił ktoś i wiadomo, trzeba było ratować galę. No to mówię i się pyta, tam, czy mogę ja wystąpić. Ja mówię, no każdy, no ja mówię tak, no wiadomo, no, ja mogę, tylko pytanie za ile, nie? Każdy ma swoją cenę, także... No dobrze, nie mówię ile no, ale... O czym się nie mówi, o tym no się tak, nie mówi. O tym się nie mówi, tak. No. Ale generalnie optymistycznie podszedłeś do tematu. Optymistycznie tak, no zawsze ty się mnie zadzwonił, jak byłem najebany. A najebany to... To wiadomo, że wszystko jest dobrze, nie? A później się ciężko wycofać. Nie, ja cały czas... Ale pamiętałeś, ja cały czas jestem najebany, także podtrzymuję. No dobra, ale jak trochę otrzeźwiałeś, to nie miałeś sobie za złe? Nie. Ja tam też mówię, akurat w punchdownie myślę, że mam jeszcze większe szanse niż Kasiusz, by miał z Lupą, bo Kasiusz jednak no, trochę mniej ważył ode mnie, a waży też tam ponad 100 kilo. I powiedzmy... Mówisz o to, że Kasiusz by dał radę z Lupą? Nie, wiesz co, ja patrzę teraz w perspektywie walki na Fame MMA, wiesz? Że tam mogłoby się bardzo fajnie wyrównać, tak? No bo Kasiusz jest wyższy, a no tak. ma wiesz, i doświadczenie, a Lupa na no Fame też walczył, ale on jest z kolei mniejszy. Na Fame MMA to w ogóle jest całkiem coś innego, całkiem bo coś innego, no Lupa kondycyjnie, Kasiusz ma zajebistą kondycję i tu nie ma... Pierwsza minuta. Pierwsza minuta, bo wiadomo, jest pięściarz oczywiście. Umiejętności. Tak. I chodzi o to teraz, że kondycyjnie, minuta lupa bez pół po minucie i była lipa, nie? Bo Fame ma jednak no, kondycja, dużo kondycji. No to prawda. Im większy jesteś, tym. A tutaj stoisz na zobaczymy teraz. Musisz... Właśnie teraz zaczynamy walkę Piotra Piechowiaka z Najmanem, właśnie to będzie wyglądało. Bo naprawdę Piotr Piechowiak jest bardzo duży, bardzo duży i zobaczymy jak będzie to współgrało z kondycją, nie? Więc właśnie, kulturyści ze względu na gabaryty, na mięśnie, na wielkość mięśni mają zawsze problem z tlenem, tak? No tak, chwilę pobiegają i się zaczyna zadyszka, nie? No to jest całkiem inna kondycja, no z kulturysta wiadomo, dźwiga ciężary no typowo. No tak. A teraz no wiadomo, no to zobaczymy jak to będzie. Ja jestem bardzo ciekaw tej walki, bo wszyscy chyba są ciekawi. A powiedz, a jak myślisz, jak będzie wyglądała walka dziewczyn? Ale gdzie kurwa? No na Fame. Ale na siebie, aha, właśnie, i Marta, właśnie, Marta. No to moim zdaniem Marta, no... Zabiję. Tak? Tak mi się wydaje. Nie znam doświadczenie, czy... No, nie znam tej drugiej, wiesz, Alana bardzo dobrze znam, Alana z nią trenował. No teraz tak. Też no, Norbert przejął z Martą treningi i moim zdaniem jest... No, Alan też mówi z tego, no wiadomo, widać po samej zmianie, jaką przeszła Marta, że bardzo dużo na pewno z siebie daje i nie wali fuja, nie? No tak, ale widać w ogóle i zeszczuplała i nabrała masy mięśniowej, to już tak, nie tak. Jest ta Marta z pierwszej walki, nie? No tak, tak, no, to są całkiem dwie inne osoby, także moim zdaniem, nie znam tej drugiej osoby ogólnie, osobiście, ale moim zdaniem zje ją, nie? Marta. Tak, myślisz? Ja myślę, tak, no. Tak. No dobra, a powiedz mi, a gola z Rafoniksem? Moi drodzy, wielkie brawa. Jest... No przed chwilą właśnie ja się śmiałem, bo przed chwilą właśnie otwarłem story u Kasiusza, a Kasiusz tam, stoi Wojtek w garniturze i Rafonik schodzi obok, a Kasiusz mówi, że no, właśnie ten, Rafonik już się boi, a tak, się pada, tak, że Wojtek boi, kurwa, lej go w pizdę od razu tu, nie? I mówię ten, no moim zdaniem, nie wiem. To będzie walka śmieszna wieczoru, o, tak bym powiedział. Tak? Myślisz, że to no, tak będzie w bardziej, takiej kategorii? No nie wiem, bo mi się wydaje, że są też koledzy i takie to... No koledzy, no. No, ale nie wiem, zobaczymy. Nie wiem, bo Rafał teraz w tej pierwszej walce, to teraz, że jedyną walkę widziałem teraz z Isamu, no to chyba, nie, to była pierwsza runda chyba, nie? Czy to była druga runda, już nie pamiętam. Pamiętam, ale tam sobie całkiem dawał radę, tylko w pewnym momencie jakby tak, wiesz, jakby się nagle poddał, nie? No, kondycja może siadła i też. No nie wiem. Ciężko mi to, wiesz, ja nie jestem zawodnikiem, ciężko mi jakby oceniać to. Ale tam moim zdaniem trochę sobie dawał radę. A moim zdaniem fajnie było połączenie, połączyć FMMA z punchdownem i napierdalasz się w klatce, ale tylko liściami. Ale to by musieli, wiesz, już przebiegać na zasadzie... No tak, listwy, bez rękawic, bo niczego, gołe ręce, tylko listwa. No tak, zasady całkiem inne, nie? No, możecie się napieprzać, ale tylko listwy. Połączenie, FMMA, punchdown i punchdowno, FMMA sos. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dzięki.